Na tegorocznych targach MWC nie opada, ale stoiska Xiaomi jest też firma POCO, czyli submarka Xiaomi. Co tam ciekawego pokazują? Chociażby POCO X5 i X5 Pro. Podstawowy pokoik X55G oferuje wyświetlacz o przekątnej 667 cala, rozdzielczości Full HD i jasności do 1200 nitów i odświeżaniu 120 Hz. W ekranie jest otworek na 16 megowy aparat do selfie, natomiast sercem smartfonu jest tam Dragon 695 wspierany pamięciami LPDDR4X i UFS 2.2. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh z 33-watowym ładowaniem. Główny aparat fotograficzny dysponuje matrycą 48 megapikseli, a szerokokątny, jak się pewnie domyślacie, 8. Do kompletu jeszcze jest dwieczka do makro. Trochę mocniejszy Poco X5 Pro 5G to z kolei model wyposażony w podobny ekran, ale za to już z 10-bitową paletą kolorów i jasnością do 900 nitów. Smartfon ten dostał też mocniejszy procesor, czyli Snapdragon 778G, ale pamięci to niezmiennie DDR4X i UFS 2.2. Akumulator też niezmiennie ma pojemność 5000 mAh, ale ładuje się już z mocą 67 W. Dodatkowe aparaty fotograficzne są takie same, natomiast główny moduł fotograficzny wymieniono na 108-megapikselowy z przysłoną 1.9. No i cóż, żegnamy już Xiaomi oraz spoko i pędzimy dalej. Do zobaczenia, hej!